Wydawnictwo Literackie przedstawia Gustaw Herling-Grudziński Inny świat Zapiski sowieckie Czyta Mirosław Nainert Realizacja Krzysztof Kiczek Krystynie Tu otwierał się inny, odrębny świat Do niczego niepodobny Tu panowały inne, odrębne prawa Inne obyczaje, inne nawyki i odruchy tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać. Dostojewski Zapiski z martwego domu. Część pierwsza. Witebsk, Leningrad, Wołogda. Lato w Witebsku dobiegało końca. Po południu słońce prażyło jeszcze przez chwilę bruk dziedzińca więziennego i kończyło swój bieg za czerwoną ścianą sąsiedniego bloku. Z podwórza dochodziły kroki więźniów, wystukujące miarowo drogę do łaźni i słowa komend rosyjskich pomieszane z dźwiękiem kluczy. Dużurny na korytarzu podśpiewywał, składał co parę minut gazetę i nie śpiesząc się zbytnio podchodził do okrągłego okienka w drzwiach. Dwieście par oczu odrywało się, jak nadany znak od sufitu, i zbiegało się w małej soczewce Judasza. Spod ceratowego daszka spoglądało ku nam ogromne oko, i objąwszy wahadłowym ruchem cele, znikało za opuszczoną zastawką z blachy. Trzy uderzenia butem w drzwi oznaczały: Przygotujcie się do kolacji. Półnacy po podnosiliśmy się z cementowej podłogi. Sygnał do kolacji. Kończył również naszą popołudniową drzemkę. Czekając z glinianymi miskami na gorącą ciecz wieczorną, odlewaliśmy przy okazji do wysokiego kibla żółtawą ciecz z obiadu. Strumienie moczu z sześciu lub ośmiu otworów spotykały się, zatoczywszy łuki jak w fontannie, pośrodku kibla i wkręcały się wirującymi lejami do dna, podnosząc poziom piany u ścian. Przed zapięciem rozporków przyglądaliśmy się jeszcze przez chwilę wygolonym rozkroczom. Wyglądały dziwnie, jak przygięte wichrem drzewa na jałowych zboczach polnych. Gdyby mnie ktoś zapytał, co jeszcze robiliśmy w sowieckich więzieniach, niewiele umiałbym dodać. To prawda. Że ledwie umilkła o drzwi kołatka poranna zwiastująca pobudkę, a do celi wjeżdżał kocioł gorącego odwaru z ziela i kosz z dziennymi racjami chleba, nasza skłonność do rozmów osiągała punkt szczytowy. Chcieliśmy przegadać chleb do obiadu. Katolicy zbierali się wokół ascetycznego księdza, Żydzi obsiadali opodal rabina wojskowego o rybich ślepiach i fałdach skóry zwisających z dawnego brzucha. Ludzie prości opowiadali sobie sny i wspominali dawne życie, a ludzie inteligentni zbierali niedopałki na wspólnego papierosa. Wystarczyły jednak dwa uderzenia butem w drzwi, aby wszystko co żywe ruszało w skupionym milczeniu pod wodzą swoich przewodników duchowych do kotła zupy na korytarzu. Od chwili, gdy w naszej celi zjawił się maleńki czarny jewrej z zgrodna, i objeściwszy nam, że Niemcy wzięli Paryż, zapłakał gorzko, ustał na barłogach szept patriotyczny i skończyły się rozmowy polityczne. W strumieniu omijającego nas życia płynęliśmy jak martwy skrzep ku bijącemu coraz słabiej sercu wolnego świata. Pod wieczór powietrze stawało się chłodniejsze, a na niebie pojawiały się wełniste obłoki i żeglowały wolno przed siebie. Zapalając po drodze pierwsze gwiazdy, rdzawy mur naprzeciwko okna wybuchał na chwilę rudym płomieniem, po czym gasł gwałtownie, dosięgnięty skrzydłem zmierzchu. Nadchodziła noc, a wraz z nią oddech dla płuc, odpoczynek dla oczu i wilgotny dotyk chłodu dla spieczonych warg. Przed samym apelem w celi zapalało się światło. Od tego nagłego przejaśnienia niebo za oknem pogrążało się w mroku, aby w chwilę potem zapłonąć znowu migotliwą jasnością. To narożne wieżyczki patrolowały noc, krzyżującymi się cięciami reflektorów. Zanim jeszcze upadł Paryż, o tej właśnie porze, zjawiała się zazwyczaj na małym odcinku ulicy, który widać było z okien naszej celi, wysoka kobieta w chustce na głowie i przystanąwszy pod latarnią naprzeciwko muru więziennego, zapalała papierosa. Zdarzyło się parę razy, że płonącą zapałkę podniosła do góry jak żagiew i znieruchomiała na chwilę w tej niepojętej pozie. Osądziliśmy, że ma to oznaczać nadzieję. Po upadku Paryża, Ulica opustoszała na dwa miesiące. Dopiero w drugiej połowie sierpnia, gdy lato w Witebsku zbliżało się ku końcowi, nieznajoma zbudziła nas z drzemki szybkim tupotem nóg, dudniących w ciszy obróg ulicy. Zatrzymała się pod latarnią i zapaliwszy papierosa, zgasiła zapałkę zygzakowatym ruchem ręki. Pogoda była bezwieczna, podobnym do skoków przekładni w kołach lokomotywy. Zgodziliśmy się wszyscy, że ma to oznaczać transport. Z transportem nie śpieszono się jednak i przez następne dwa miesiące, dopiero pod koniec października z celi liczącej 200 osób wywołano 50 więźniów na odczytanie wyroków. Szedłem do kancelarii obojętnie, bez śladów podniecenia. Śledztwo w mojej sprawie skończyło się już dawniej, w więzieniu grodzieńskim nie zachowałem się na nim wzorowo, o nie. I do dziś jeszcze podziwiam szczerze moich więziennych znajomych, którzy mieli odwagę prowadzić z sowieckimi sędziami śledczymi finezyjną, szermierkę dialektyczną, pełną celnych ukłuć i błyskawicznych ripost. Odpowiadałem na pytania krótko i wprost, nie czekając aż rozgorączkowana wyobraźnia heroiczna podsunie mi na schodach, w drodze powrotnej do celi, dumne wersety z katechizmu męczeństwa polskiego. Jedyne czego pragnąłem to spać, spać i jeszcze raz spać. Nie umiem fizycznie opanować dwóch rzeczy przerwanego snu i pełnego pęcherza. Obie groziły mi jednocześnie, gdy przebudzony w nocy, siadałem na twardym stołku naprzeciwko sędziego śledczego, zwróciwszy twarz prosto w kierunku żarówki o niesamowitej mocy. Pierwsza hipoteza oskarżenia opierała się na dwóch dowodach rzeczowych. Wysokie buty z cholewami, w których młodsza siostra wyprawiła mnie po klęsce wrześniowej w świat, miały świadczyć, że jestem majorem wojsk polskich. A pierwsza część nazwiska w brzmieniu rosyjskim – Gerling – kojarzyła mnie niespodzianie z pewnym marszałkiem lotnictwa niemieckiego. Logiczna konkluzja brzmiała: Jest oficerem polskim na usługach wrogiego wywiadu niemieckiego. Jaskrawe niedokładności w obu przesłankach pozwoliły nam jednak stosunkowo szybko uporać się z tym ciężkim zarzutem. Pozostał bezsporny fakt. Usiłowałem przekroczyć granicę państwową Związku Sowieckiego i Litwy. Po cóż to, jeśli można wiedzieć, żeby się bić z Niemcami? A czy wiadomo mi, że Związek Sowiecki zawarł pakt przyjaźni z Niemcami? Tak, ale wiadomo mi również, że Związek Sowiecki nie wypowiedział wojny Anglii i Francji. To nie ma znaczenia. Jak brzmi ostateczny akt oskarżenia? Zamierzał przekroczyć granicę sowiecko-litewską, aby prowadzić walkę ze Związkiem Sowieckim. Czy nie można by słów Ze Związkiem Sowieckim zamienić na słowa z Niemcami? Uderzenie otwartą dłonią na odlew otrzeźwiło mnie z miejsca. To wychodzi na jedno, pocieszył mnie sędzia śledczy. Gdy podpisywałem przedłożony dokument. W celi, do której skierowano mnie po odczytaniu wyroku, 5 lat, w bocznym skrzydle więzienia witebskiego, zetknąłem się po raz pierwszy z więźniami rosyjskimi. Na drewnianych pryczach leżało kilkunastu chłopców w wieku od lat czternastu do szesnastu. A pod samym oknem, z którego widać było już tylko skrawek ciężkiego, ołowianego nieba. Siedział mały człowieczek o zaczerwienionych oczach i haczykowatym nosie, gryząc w milczeniu suchar czarnego chleba. Deszcz zacinał już od paru dni. Jesień zawisła nad witebskim rybim pęcherzem, który posikiwał strugami brudnej wody z wylotu rynny nad koszem osłaniającym dolną połowę krat i widok na dziedziniec więzienny. Małoletni przestępcy są plagą więzień sowieckich, ale nie spotyka ich się prawie nigdy w obozach pracy. Nienaturalnie ożywieni, wiecznie czegoś szukający na cudzych pryczach i we własnych rozporkach, oddają się z zamiłowaniem dwóm wielkim namiętnościom kradzieży i onanizmowi. Prawie wszyscy albo nie znają w ogóle rodziców, albo nie wiedzą nic o ich istnieniu. Na olbrzymich obszarach państwa policyjnego prowadzą z zadziwiającą swobodą typowe życie bezprizornych, podróżując na gapę pociągami towarowymi z miasta do miasta, z osiedla do osiedla. Żyją z kradzieży towarów ze składów państwowych i nierzadko kradną z powrotem to, co przed chwilą sprzedali, szantażując nieostrożnych nabywców groźbą do nosu. Sypiają na dworcach kolejowych, w parkach miejskich, w remizach tramwajowych, za jedyny majątek mając czasem tylko małe zawiniątko przewiązane rzemiennym paskiem. Dopiero później przekonałem się, że bezpryzorni tworzą obok urków przestępców pospolitych najgroźniejszą mafię półlegalną w Rosji, która zorganizowana jest na wzór lóż masońskich. Jeżeli istnieje w Związku Sowieckim coś w rodzaju szczątkowego czarnego rynku, to tylko dzięki tym młodym oberwańcom, myszkującym niespokojnie w tłumie, oblegającym spiec torgi, skradającym się o zmierzchu ku spichrzom zboża i składom węgla. Władze sowieckie przyglądają się temu przez palce, uważając bezpryzornych za jedynych prolesów, nieobciążonych Dziedzicznym grzechem pierworodnym kontrrewolucji, za masę plastyczną, z której można wszystko ulepić. Toteż młodzi chłopcy nauczyli się szybko uważać więzienie za coś w rodzaju kolonii letnich i bez większego sprzeciwu korzystają z tego okresu wytchnienia po wyczerpującym życiu na wolności. Do naszej celi w witebsku przychodził czasem wospitatiel o ewangelicznej twarzy płowej czuprynie i niebieskich oczach i głosem przypominającym łagodny szept w konfesjonale wzywał gromadę bezpryzornych na naukę. Rybiata, mnie idiom pouczyć się. So. Uszy puchły, gdy rybiata wracali z kursu. Najochydniejsze wyzwiska i przekleństwa przeplatały się z frazesami Z Skłębowiska młodych ciał Wybiegały ku nam nieustannie oskarżenia o trockizm, nacjonalizm i kontrrewolucję, zapewnienia, że towarzysz Stalin dobrze zrobił, zamykając was w więzieniu, a sowiecka władza zawojuje wkrótce cały świat. Wszystko to powtarzane z okrutnym, sadystycznym uporem, tak typowym dla każdej bezdomnej młodości. Nieco później w obozie. Spotkałem osiemnastoletniego chłopca, który pełnił funkcję naczelnika KWC kulturalno waspitatielna ja czast. Tylko z tego tytułu, że kiedyś jako bezprizorny, uczęszczał na kursy pedagogiczne w więzieniu. Mój sąsiad pod oknem przyglądał mi się pierwszego dnia podejrzliwie, żując bez przerwy skórki czerstwego chleba po które sięgał do dużego worka służącego mu na preczy za poduszkę. Był jedynym człowiekiem w celi, do którego miałem ochotę przemówić. Często w więzieniach sowieckich spotyka się ludzi z piętnem tragedii odciśniętym na twarzach. Wąskie usta, krogulczy nos, łzawiące jak od garści piasku oczy, urywane westchnienia i kurze łapki. Zanurzające się co pewien czas w worku, mogły znaczyć wszystko albo nic. Szedł do ustępu, drobiąc małymi kroczkami, a gdy przychodziła na niego wreszcie kolej, rozkraczał się niezdarnie nad dziurą, spuszczając spodnie. Unosił ostrożnie do góry długą koszulę, i prawie stojąc, wzdymał się i czerwieniał od nadmiernego wysiłku. Wypędzano go zawsze z ustępu ostatniego. Ale jeszcze na korytarzu zapinał spodnie, uskakując śmiesznie w bok przed poszturchiwaniami strażnika. Po powrocie do celi kładł się natychmiast na pryczy i dyszał ciężko, a jego stara twarz przypominała zasuszoną figę. Polak? Zapytał wreszcie któregoś wieczoru. Skinąłem głową. Ja jestem ciekawy, czy w Polsce, zaskrzeczał gniewnie. Mój syn mógłby być kapitanem w wojsku. Nie wiem, odpowiedziałem. Za co pan siedzi? To nie jest ważne. Ja mogę zgnić w kryminale, ale mój syn jest kapitanem w lotnictwie. Po apelu wieczornym opowiedział mi swoją historię. Leżąc obok siebie, rozmawialiśmy szeptem, żeby nie przebudzić naszych bezprizornych. Stary Żyd... Był od kilkudziesięciu lat szewcem w witebsku. Pamiętał rewolucję i wspominał z rozrzewnieniem wszystko, co przeżył od chwili jej wybuchu. Został skazany na pięć lat za to, że w artelu szewców sprzeciwił się używaniu skrawków skóry do zelowania nowych butów. To nie jest ważne, powtarzał w kółko. Rozumiecie przecież, że wszędzie są ludzie zazdrośni. Ja wykształciłem syna, ja z niego zrobiłem kapitana lotnictwa. To im się nie mogło podobać, że ja, stary Żyd, mam syna w lotnictwie. Ale on napisze podanie i mnie zwolnią przedterminowo. Czy to kto widział, żeby dawać taki chłam na nowe zelówki? Podniósł się z pryczy i upewniwszy się, że bezpilizorni śpią, rozprób w marynarce podszewkę pod rękawem. I wyjął z podwaty zmiętą fotografię. Spoglądał z niej na mnie człowiek w mundurze lotnika, o inteligentnej twarzy i zakrzywionym ostronosie. W parę minut potem jeden z bezprizornych z lasu spryczy, odlał się do kibla przy drzwiach i zastukał w okienko. Na korytarzu zabrzęczały klucze, rozległo się przeciągłe ziewnięcie i o kamienną podłogę załomotały podkute buty. Czego? zapytało rozespane okno w Judaszu. Obywatelu dyżurny, dajcie zapalić. Mleko sadź, gówniarzu, warknęło groźnie oko i zniknęło za blaszaną zastawką. Chłopiec przywarł obiema pięściami do drzwi i wspinając się na palcach do ślepego okienka, zawołał głośno. Grażdanin dyżurny, ja imieniu kwam вам wapros. Teraz klucz zazgrzytał dwa razy w zamku i okute drzwi ustąpiły. Na progu stał młody strażnik w przekrzywionej na bok czapce z niebieskim denkiem i czerwonym otokiem. Gadaj, nie mogę tutaj, muszę na korytarz. Drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem szerzej, chłopiec wślizgnął się pod ręką opartą o klucz tkwiący w zamku na korytarz i wrócił po chwili do celi z zapalonym papierosem. Zaciągając się chciwymi haustami, spoglądał ku nam niespokojnie i kulił się jak młode szczenie, cofające się przed kąpięciem. Po kwadransie drzwi celi otworzyły się znowu szeroko. Dyżurny przestąpił energicznie próg i krzyknął ostro. Wstawać, dowódca bloku, rewizja. Dowódca bloku rozpoczął rewizję od bezprizornych. A dyżurny nie odrywał tymczasem wzroku od dwóch szeregów więźniów, stojących w postawie na baczność tyłem do prycz z twarzami do siebie. W prawne ręce przerzucały szybko sienniki bezpryzornych, pogmerały w moim barłogu i zanurzyły się w worku Starego Żyda. Zaraz potem usłyszałem szelest papieru, stłumiony lekko miętoszeniem waty. Co to jest, dolary? Nie, fotografia mojego syna, kapitana Armii Czerwonej, Natana Awramowicza-Zykfelda. Za co siedzisz? Za szkodnictwo w rzemiośle. Szkodnik sowieckiego rzemiosła nie ma prawa przechowywać w celi fotografii oficera Armii Czerwonej. To jest mój syn. Milcz, nie ma w więzieniu synów. Gdy wychodziłem z celi na etap, stary szef skiwał się na pryczy, jak ogłupiała papuga na drążku, żując wraz ze skórkami chleba parę powtarzających się monotonnie słów. Szliśmy na dworzec późną godziną, przez opustoszałe już prawie miasto. Ulice wychłostane ulewą połyskiwały w czarnym świetle wieczoru jak długie tafle miki. Powietrzem płynęła duszna fala ciepła, a dźwina, wezbrawszy gwałtownie, szumiała niespokojnie pod uginającymi się deskami mostu. W małych uliczkach miałem niewiadomo dlaczego uczucie, że ze wszystkich okien biegną ku nam poprzez szpary w deskach okiennic ludzkie spojrzenia. Dopiero na głównej ulicy ruch ożywił się nieco, ale grupki przechodniów mijały nas w milczeniu, nie odwracając głów w naszą stronę, z oczami utkwionymi przed siebie lub w ziemię, z oczami, które widziały nie patrząc. Pięć miesięcy temu przechodziliśmy przez te same ulice Witebska w upalny dzień czerwcowy, odgrodzeni od trotuaru stalową linką bagnetów. Dźwina wlokła się leniwie w wyschniętym łożysku. Na chodnikach lepkich od żaru słonecznego szli energicznym krokiem zmęczeni przechodnie, rozmawiając skąpo i nie zatrzymując się ani na chwilę. Urzędnicy w czapkach z zadartymi do góry daszkami robotnicy w kombinozonach skwierczących smarem z, z maszyn, chłopcy z tornistrami na plecach, żołnierze w wysokich butach śmierdzących łojem, kobiety w brzydkich, perkalikowych sukienkach. Ile bym wówczas dał za to, żeby zobaczyć grupkę wesoło rozmawiających ludzi? Mijaliśmy domy o otwartych oknach, z których nie zwisały kolorowe kołdry, Zaglądaliśmy ukradkiem przez płoty na podwórka, na których nie suszyła się bielizna. Widzieliśmy zamknięty kościół z napisem „antyreligijny Muzej, czytaliśmy slogany na transparentach przewieszonych w poprzek ulicy, wpatrywaliśmy się w ogromną czerwoną gwiazdę na szczycie ratusza. Nie było to miasto smutku, było to miasto, w którym nigdy nie gościła radość. W Leningradzie nasz etap podzielony został na dziesięcioosobowe partie, które w parominutowych odstępach czasu odjeżdżały z dworca czarnymi karetkami więziennymi do Pieresyłki. Wciśnięty pomiędzy towarzyszy, niemal dusząc się w drewnianym pudle bez okien i wentylatorów, nie miałem sposobności obserwować miasta. Jedynie na zakrętach ulic pęd samochodu spychał mnie z ławeczki i na okamgnienie dostrzegałem przez szparę w budce szofera fragmenty gmachów, skwerów i tłumu ludzkiego. Dzień był mroźny, ale słoneczny. Spadł był już śnieg. Przyjechaliśmy do Leningradu w listopadzie 1940 roku. Na ulicach spotykało się pierwszych przechodniów w walonkach i futrzanych czapkach uszatkach. Kłapiące boki czapek opadały wprawdzie tylko na uszy i nie zasłaniały oczu, ale na wzór końskich okularów pozwalały patrzeć prosto przed siebie i nie rozpraszać uwagi na boki. Nasz transport przejechał ulicami miasta niezauważony. Jak stado czarnych kruków kołujące w poszukiwaniu żeru nad zaśnieżonym polem. Starzy więźniowie opowiadali mi, że w Leningradzie siedziało w owym czasie około 40 tysięcy ludzi. Obliczenia te dość, jak sądzę, prawdopodobne oparte były głównie na żmudnym zestawieniu i porównywaniu faktów, poszlak i pokątnych relacji. I tak, na przykład, w słynnym więzieniu na Krestach, Liczącym tysiąc jednoosobowych cel przebywało średnio trzydziestu więźniów w celi. Wiadomość o tym przynieśli więźniowie z Krestów, którzy przed etapem do obozów spędzali zazwyczaj parę nocy w naszej pierysyłce. Własne siły obliczaliśmy na dziesięć tysięcy. W celi trzydziestej siódmej, zdolnej w normalnych warunkach pomieścić co najwyżej dwadzieścia osób, siedziało siedemdziesięciu więźniów. Jednym z najbardziej zdumiewających i zachwycających zjawisk w ubogim życiu umysłowym martwych domów jest wspaniale wyostrzona czujność obserwacji każdego doświadczonego więźnia. Nie było celi, w której bym nie spotkał choć jednego statystyka i badacza życia więziennego, pogrążonego dniem i nocą w rekonstruowaniu obrazu otaczającej go rzeczywistości. Z drobnej mozaiki napomknień, opowiadań, strzępów rozmowy zasłyszanej na korytarzu, strzępów gazety znalezionej w ustępie, zarządzeń administracyjnych, ruchu pojazdów na dziedzińcu, dźwięku zbliżających się i oddalających kroków przed bramą. W Leningradzie zetknąłem się po raz pierwszy z hipotezami na temat liczby więźniów, zesłańców i białych niewolników w Związku Sowieckim. W dyskusjach więziennych wahała się ona między osiemnastoma a dwudziestoma pięcioma milionami. Nasz etap natknął się na korytarzu na grupę więźniów zdążających ku drzwiom wyjściowym. Stanęliśmy w miejscu jak wryci, powstrzymywani bardziej impulsem strachu niż obawą przelotnego zajrzenia w obce twarze. Grupa idąca nam na spotkanie cofnęła się również w głąb korytarza. Staliśmy tak naprzeciwko siebie z opuszczonymi głowami. Dwa światy, sprzęgnięte wspólnym losem, a przedzielone murem nieufności i lęku. Konwojenci naradzali się krótko. Okazało się, że musimy dać drogę. Zastukała żelazna kołatka w bocznych drzwiach. Uchyliło się okienko Judasza. Znowu krótka narada i wprowadzono nas na szeroki, widny korytarz oddziału, którego wygląd zdawał się przeczyć wszystkiemu, co widziałem dotąd w czasie mojej więziennej wędrówki. Ten luksusowy pawilon o dużych oknach i lśniących od czystości korytarzach, które tak jaskrawo kontrastują z klasztorną martwotą większości więzień rosyjskich, mieści się w najładniejszym skrzydle Pieresyłki. Ogromne kraty przesuwane na szynach, zastępują w jednej ścianie drzwi, dając złudzenie zupełnej wewnętrznej wolności. I tej szczególnej dyscypliny, jaką ludzie izolowani od świata wytwarzają samorzutnie, aby zapomnieć o samotności. Cele były puste i robiły wrażenie izb mieszkalnych, opuszczonych przez kursantów na chwilę przed naszym przybyciem. Wzorowo posłane łóżka, nocne stoliki zastawione fotografiami rodzinnymi w ramkach z kolorowego papieru i srebra, wieszaki na ubrania, duże stoły zawalone książkami, gazetami i szachami, białe muszle umywalni w rogach, radioodbiorniki i portrety Stalina. W głębi korytarza wspólna jadalnia z podium, jak sądzę, dla uzdolnionych muzycznie więźniów. Portrety Stalina w więzieniu. Aby zrozumieć całą niezwykłość tego faktu, trzeba pamiętać, że więźniowie w Rosji są zupełnie wyobcowani z życia politycznego. Nie biorą udziału w jego liturgii i obrzędach sakralnych. Okres pokuty odbywają bez Boga, nie korzystając jednak ze wszystkich dobrodziejstw tego przymusowego ateizmu politycznego. Nie wolno im Stalina chwalić, lecz nie wolno im go również ganić. W ciągu tych paru minut wyczekiwania zdążyłem nie tylko zanotować w pamięci wygląd więzienia inturista, które zwiedzała prawdopodobnie Lenka von Kerber, autorka entuzjastycznej książki o więziennictwie sowieckim. Ale udało mi się również zamienić parę słów z jedynym w pawilonie więźniem, pełniącym w czasie nieobecności swych towarzyszy funkcję porządkowego w celach. Opowiedział mi, dłubiąc w radioodbiorniku i nie patrząc w moim kierunku, że odsiadują to karę pełnoprawni obywatele Związku Sowieckiego. O wyrokach nieprzekraczających 18 miesięcy, zasądzeni na karę więzienia za takie przestępstwa jak miełka jak raża, drobna kradzież, proguł, spóźnienie do pracy, chuligaństwo i uchybienia przeciwko dyscyplinie fabrycznej. Pracują cały dzień w ciężkich warsztatach mechanicznych, które mieszczą się w obrębie więzienia. Otrzymują niezłe wynagrodzenie, mają dobry wikt i wolno im dwa razy w tygodniu przejmować krewnych na widzeniach. Gdyby władze sowieckie stworzyły podobne warunki życia 20 milionom więźniów i zesłańców w Rosji, Stalin mógłby trzymać w szachu wojsko, NKWD i partię czwartą siłą. Mój rozmówca bowiem nie uskarża się bynajmniej na brak wolności. Jest mu dobrze i wygodnie. Czy wie, jaki los zgotowano więźniom w innych blokach pierysyłki leningradzkiej, w tysiącach więzień i obozów rozrzuconych gęstą siecią na całym obszarze Związku Sowieckiego? Owszem, wie, ale to są przecież polityczni. Tam, wskazuje ruchem głowy na martwy blok pierysiłki z zakratowanymi okienkami, zdycha się za życia, tu oddycha się swobodniej niż na wolności. Nasz pałac zimowy, dodaje pieszczotliwie, nasz zimny dworiec. Stalin wie z własnego doświadczenia, że stwarzając ludzkie warunki życia w więzieniach, można ducha pokory wzbudzić tylko w bytownikach, ale nigdy w politycznych. Co więcej, im lepiej się czuje materialnie polityczny w więzieniu, tym odważniej tęskni za wolnością, tym gwałtowniej buntuje się przeciwko władzy, która go uwięziła. Kiedy się czyta opisy dostatniego prawie i kulturalnego życia, jakie pędzili więźniowie i zesłańcy carscy, trudno zrazu oczom uwierzyć, a przecież byli to ludzie, którzy obalili cara. Nie należy mieszać zwykłych bytowników z urkami. Wprawdzie w obozach spotyka się czasem drobnych przestępców pospolitych, których wyrok przekroczył dwa lata, ale prawie zawsze zajmują oni w hierarchii obozowej pozycję wyjątkową, bliższą raczej przywilejów najemnej administracji niż statusu przeciętnego więźnia. Urką staje się przestępca pospolity dopiero po kilkukrotnej recydywie. W tej nowej sytuacji nie opuszcza już na ogół nigdy obozu, wychodząc na wolność tylko na parę tygodni dla załatwienia najpilniejszych spraw i dokonania następnego przestępstwa. Miarą pozycji, jaką wytworzył sobie w obozie urka, jest nie tylko to, ile lat tułał się po łagrach i za co siedzi. Ale i to, jaką zdołał sobie uciłać fortunkę z paskarstwa, kradzieży, a nierzadko i mordów dokonywanych na białoruczkach politycznych. Ile ma po obozach błatnych naczelników i kucharzy, jakie ma kwalifikacje fachowe na brygadiera i co ile łak punktów czekają na niego kochanki, jak rozstawne klacze. Urka jest w obozie instytucją. Najważniejszym funkcjonariuszem podowódcy warty. On decyduje o wartości i prawomyślności robotników w brygadzie. Jemu powierzają często najodpowiedzialniejsze stanowiska, dublując go w razie potrzeby fachowcem bez stażu obozowego. Przez jego ręce przechodzą wszystkie prawiczki z wolności, zanim wylądują wreszcie w łóżkach naczelników. On szarogęsi się w kulturno-wospitatelnej części. Są to ludzie, którzy myślą o wolności z takim samym obrzydzeniem i lękiem jak my o obozie. W celi 37 znalazłem się również przez przypadek. W czasie segregowania etapu okazało się, że nie ma mojego nazwiska na liście. Strażnik podrapał się bezradnie w głowę, sprawdził uważnie wszystkich na literę G. Zapytał jeszcze raz o imię i odczestwo i wzruszył ramionami. Do jakiej celi cię skierowali? Zapytał. Za drzwi po obu stronach korytarza dochodził niespokojny szum, pomieszany z dźwiękiem rozmów i krzykliwym śpiewem. Jedynie w celi położonej nieco w głębi na zakręcie korytarza panowała cisza. Co parę chwil przerywała ją fraza jakiejś egzotycznej piosenki, śpiewana chrapliwym, astmatycznym głosem i poparta natychmiast ostrym uderzeniem w struny instrumentu. Do trzydziestej siódmej odpowiedziałem spokojnie. W celi było pusto, lub raczej prawie pusto. Dwa rzędy prycz, zbite z desek bez odstępów pomiędzy legowiskami i zasłane siennikami dawały pewne poczucie stabilizacji. Ale już barłogi z wierzchnich części ubrania i buszłatów pod ścianami poprzecznymi i zawiniątka ułożone pod stołem w celach przeludnionych rozwija się je dopiero na noc, wykorzystując każdy krawek podłogi, obie ławki, a nieraz i sam stół, pozwalały się domyślać, że więcej tu ludzi niż miejsca. Na sienniku rozłożonym najbliżej drzwi, tuż obok kibla, leżał olbrzymi brodacz o wspaniałej, jak z kamienia wykutej głowie i wschodnich rysach twarzy. I pykał spokojnie fajkę. Oczy miał utkwione w suficie, jedną rękę podłożył pod głowę, a drugą gładził bezmyślnie i obciągał mundur wojskowy bez dystynkcji. Za każdym pociągnięciem fajki, za szczeciniastej brody buchał kłąb dymu, jak za krzaku jałowca. W drugim kącie celi, poprzekątnej, leżał z podciągniętymi do góry nogami czterdziestoparoletni mężczyzna o gładko wygolonej, inteligentnej twarzy, w bryczesach, butach z cholewami i zielonkawej wiatrówce i czytał książkę. Naprzeciwko brodacza siedział, zwiesiwszy gołe nogi spryczy, gruby Żyd w rozpiętym na piersiach mundurze wojskowym, spod którego sterczały kłaki czarnych włosów. Na głowie miał mały berecik, a szyja owinięta wełnianym szalem, podkreślała jeszcze mięsiste wargi, nalaną twarz i dwie śliwki oczu. Wepchnięte w puchliznę policzków jak wyschnięte ciasto I przedzielone nosem kształtu wielkiego korniszona Śpiewał dusząc się i sapiąc piosenkę, która wydawała mi się wówczas włoska Wybijając jej takt ręką na kolanie Obok niego oparty lekko o załom muru przy oknie Stał pięknie zbudowany atleta w marynarskim deklu i koszulce gimnastycznej w niebieskie paski i brzdąkał na gitarze, wpatrzony w mglisty zarys Leningradu. Scena jak z domu noclegowego we francuskim zaułku portowym. Tuż przed obiadem okute drzwi otworzyły się na rozcież i kilkudziesięciu więźniów, z rękami jeszcze założonymi do tyłu, zaczęło przekraczać parami próg. W takt monotonnego odliczania strażnika. Cela wróciła ze spaceru. Wśród nowo przybyłych przeważali starzejący się już mężczyźni w mundurach i płaszczach wojskowych bez dystynkcji. Paru wróciło na swoje miejsca na pryczach, podpierając się na laskach lub na ramionach towarzyszy. Kilkunastu młodych marynarzy i tyleż samo cywilów zamknęło pochód, przepychając się łokciami do stołu. Trzy uderzenia butem w zamknięte drzwi oznaczało tutaj to samo co w Witepsku. W czasie obiadu poznałem wysokiego, przystojnego mężczyznę, który przeglądał mi się uważnie jedząc z namysłem i jakąś wyszukaną elegancją gestów porcję kaszy. Jego duże, zamyślone oczy osadzone były w kościstej i pobrużdżonej twarzy, a szczęki wykonywały po każdym kęsie powolny ruch. Jakby rozgryzały jakiś wyjątkowy przysmak. Odezwał się do mnie pierwszy po polsku, skandując prawie drewnianym i trochę uroczystym językiem, którego nie używał pewnie od lat, swoją krótką opowieść. Był potomkiem zesłańców z 1863 roku. Nazywał się Szkłowski. I przed aresztowaniem dowodził pułkiem artylerii w Puszkinie. Dawnym carskim siole pod Leningradem. Mówiąc o Rosji, używał słowa rodina. Polskę zaś nazywał krajem naszych ojców. Za co go aresztowano? Jako pułkownik i Polak z pochodzenia za mało się interesował wychowaniem politycznym żołnierzy. Pan rozumie, uśmiechał się łagodnie. W dzieciństwie nauczyli człowieka, że wojsko jest od tego, żeby mało myśleć. I za rodzinu. Rodinu. Za co siedzą inni? Te generały wzruszył ramionami. Za to, że za dużo zajmowali się polityką. Sąsiadem Szkłowskiego był mężczyzna w zielonej wiatrówce, którego zastałem czytającego książkę. Pułkownik Paweł Iwanowicz. Nie pamiętam niestety jego nazwiska. Był jedynym obok szkłowskiego oficerem w celi o tak niskim stopniu. Dowiedziawszy się, że jestem Polakiem i że byłem we wrześniu 1939 roku w Polsce, ożywił się i zasypał mnie gradem pytań. Okazało się, że zanim go aresztowano, pracował w wywiadzie na pograniczu polsko-sowieckim. Znał świetnie wszystkie najbardziej nawet zapadłe dziury prowincjonalne na kresach, a czteroletni pobyt w więzieniu nie poczynił najmniejszych wyrw we wspaniałym dosie wywiadowczym, jakie nosił w mózgu. Pamiętał rozmieszczenia garnizonów, dywizji, pułków i oddziałów kopu, nazwiska i najbłahsze słabostki ludzkich dowódców. Ten potrzebował ciągle pieniędzy na karty, ten przepadał za końmi, ten mieszkał w Lidzie, ale miał kochankę w Baranowiczach, a tamten był wzorowym oficerem. Rozpytywał mnie z podnieceniem o ich udział w kampanii wrześniowej, jak zgrany właściciel stajni pytał o lokaty swoich dawnych koni na zagranicznych torach wyścigowych. Niewiele umiałem i chciałem mu powiedzieć. Szumiało mi jeszcze wówczas w głowie od wrześniowego ciosu. Pogaduszki wywiadowcze z Pawłem Iwanowiczem miały ten pożytek, że zaprzyjaźniliśmy się szybko i pewnego dnia rozmowa ześlizgnęła się mimochodem na temat mieszkańców celi. Pamiętam ten wieczór, jakby to było wczoraj. Leżeliśmy na jego pryczy, a właściwie on leżał, a ja siedziałem oparty na łokciu. Obok nas drzemał młody student medycyny z Leningradu o dziewczęcej twarzy, który zapytał mnie raz szeptem w ustępie, czy czytałem powrót ZSRR Żida, bo sądząc z artykułów prasy sowieckiej, jest to bardzo interesująca książka. W celi zapalono już światła, przy stole siedzieli marynarze i grali w karty, a na pryczach rzędem, jak na dwóch zbiorowych katafalkach, Leżeli generałowie sowieccy, zastygłszy w geście nieruchomej zadumy, Paweł Iwanowicz pokazywał mi wzrokiem każdego po kolei, poruszając tylko muskułami twarzy i rzucając, niczym przewodnik w sali sarkofagów egipskich, krótkie objaśnienia. Przy grubym Żydzie, który zwiesiwszy jak zwykle nogi z pryczy, nucił cicho, powiedział: Komisarz polityczny dywizji w Hiszpanii. Miał bardzo ciężkie śledztwo. Brodacza, pykającego bezustannie fajkę, określił jako inżyniera lotnika i generała Awiacji, który właśnie niedawno ogłosił głodówkę, żądając rewizji procesu w imię potrzeb sowieckiego przemysłu lotniczego. Wszyscy zostali oskarżeni w roku 1937 o szpiegowstwo. Zdaniem Pawła Iwanowicza, cała sprawa była prowokacją niemiecką na olbrzymią skalę. Wywiad niemiecki podsunął wywiadowi sowieckiemu przez neutralnego pośrednika sfałszowane dowody obciążające poważnie dużą część sztabowców sowieckich, którzy w różnych okresach swojej służby przebywali jakiś czas za granicą. Niemcom chodziło o sparaliżowanie dowództwa sowieckiego, a wywiad rosyjski Żył w stanie egzaltowanej podejrzliwości po spisku Tuchaczewskiego. Gdyby wojna z Niemcami wybuchła w roku 1938, Armia Czerwona miałaby poważnie nadwątlone rezerwy sztabowe. Wybuch II wojny światowej uchronił ich od wyroków śmierci i zatrzymał gwałtownie szprychy śledczego koła tortur. Od wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej oczekiwali zwolnienia. Pełnej rehabilitacji, przywrócenia stopni i stanowisk dowódczych, wypłaty uposażeń za cztery lata spędzone w więzieniu. Wyroki dziesięcioletnie, jakie odczytano im przed miesiącem, po trzech i pół latach nieprzerwanych badań, uważali za zwykłą formalność, która ma uratować twarz NKWD. Wśród mieszkańców celi 37 wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej. Uchodził bowiem w listopadzie 1940 roku za rzecz niepodlegającą wątpieniu. Wierzyli w jej zwycięski koniec i w to, że ani dnia nie będzie się toczyła na terytorium sowieckim. Po apelu wieczornym, kiedy do celi przyjeżdżał sklepik z papierosami, parówkami i gazetami, Paweł Iwanowicz jako najmłodszy stopniem i wiekiem wdrapywał się na stół i czytał na głos z prawdy i wieści. Jednakowe obszczenia z zapadnewa fronta. Była to jedyna w ciągu dnia chwila, kiedy generałowie ożywiali się, dyskutując z przejęciem o szansach obu stron. Uderzyło mnie, że w ich wypowiedziach nie było ani cienia skargi, buntu lub mściwości, gdy rozmowa zahaczała o potencjał wojenny Rosji, jedynie smutek ludzi, których oderwano od warsztatu pracy. Zapytałem o to kiedyś Pawła Iwanowicza. W normalnym państwie, odpowiedział, istnieją ludzie zadowoleni, średnio zadowoleni i niezadowoleni. W państwie, w którym wszyscy są zadowoleni, zachodzi podejrzenie, że wszyscy są niezadowoleni. Tak czy owak, tworzymy zwartą całość. Nauczyłem się tych słów na pamięć. Generał Artamian. Brodaty Ormianin z awiacji wstawał wieczorem na parę minut i masywne jego cielsko odbywało pomiędzy pryczami coś w rodzaju spaceru dla rozprostowania kości. Po każdym spacerze kładł się znowu na dawnym miejscu i sapiąc ciężko wykonywał parę wdechów i wydechów. Robił to wszystko ze śmiertelną powagą i zadziwiającą punktualnością. Jego wieczorna gimnastyka była dla nas sygnałem do kolacji. Gdy przyszedłem do sali trzydziestej siódmej, trafiłem na trzeci dzień jego głodówki. Po dziesięciu dniach mojego pobytu w pierysyłce, głodówka jeszcze trwała. Artamian przyblatł, coraz krócej spacerował, chwytała go często za dyszka i zanosił się od kaszlu po każdym pierwszym pociągnięciu fajki. Żądał zwolnienia i rehabilitacji powołując się na swoje zasługi i rewolucyjną przeszłość, proponowano mu pracę pod konwojem w leningradzkiej fabryce samolotów i osobną celę w pałacu zimowym. Co trzy dni przed południem, dozorca przynosił mu do celi wspaniałą paczkę od żony, o której nic nie wiedział i która według wszelkiego prawdopodobieństwa żyła również od trzech i pół lat na zesłaniu. Artamian podnosił się z pryczy, proponował wszystkim w celi poczęstunek, a gdy odpowiadało mu głuche milczenie, wzywał z korytarza dozorca i w jego obecności wrzucał całą zawartość paczki do kibla. Mimo, że wyznaczono mi miejsce do spania na ziemi koło kibla, a więc tuż obok jego pryczy, nie odzywał się do mnie ani razu. Ostatniej jednak nocy. Gdy nienaturalny, ożywiony ruch na korytarzu zdawał się zwiastować etap, nie spaliśmy obaj. Leżałem na wznak, z rękami splecionymi pod głową i nasłuchiwałem. Jak za przegrodą drzwi rośnie szum kroków, niby łoskot wzbierającej rzeki za tamą. Kłęby dymu z fajki artamiana przesłaniały mdłe światło żarówki, pogrążając cele w dusznym półmroku. Nagle jego ręka obsunęła się z pryczy i zaczęła szukać mojej. Gdy moją podałem, uniąwszy się lekko na posłaniu, wsunął ją bez słowa pod swój koc i przytknął do klatki piersiowej. Poprzez parcianą koszulę zmacałem zgrubienie i wklęśnięcie na żebrach. Powiódł ją jeszcze w dół poniżej kolana. To samo. Chciałem doń przemówić, zapytać go o coś, ale kamienna twarz, obrośnięta mchem brody, nie wyrażała nic poza zmęczeniem i zamyśleniem. Po północy ruch na korytarzu wzmógł się jeszcze bardziej. Słychać było otwieranie i zamykanie cel i monotonne głosy wyczytujące nazwiska. Po każdym jest, rzeka ludzkich ciał wzbierała, uderzając zduszonymi szeptami o ściany. Otworzyły się wreszcie i drzwi naszej celi. Szkłowski i ja na etap. Gdy klęcząc, zwijałem szybko swoje łachy, Artamian chwycił mnie jeszcze raz za rękę i ścisnął ją mocno. Nie powiedział ani słowa i nie spojrzał w moim kierunku. Wyszliśmy na korytarz prosto w tłum spoconych i parujących jeszcze od snu ciał, które przykucnęły bojaźliwie pod ścianami jak strzępy ludzkiej nędzy w ścieku kanałowym, ze szkłowskim znalazłem się w jednym przedziale wagonu stoły pinowskiego. Rozesłał sobie na ławeczce płaszcz i usadowiwszy się w kącie przedziału, siedział już tak przez cały czas, wyprostowany, milczący i surowy. W mundurze zapięte pod szyją, z rękami splecionymi na kolanach. Oprócz nas, na górnych składanych ławkach, rozsiadło się trzech urków, zabierając się do gry w karty. Jeden z nich, goryl o płaskiej mongolskiej twarzy, opowiedział nam, zanim jeszcze pociąg ruszył ze stacji, że doczekał się nareszcie w Leningradzie. Piętnastoletniego wyroku za zarąbanie siekierą w obozie peczorskim kucharza, który mu odmówił dodatkowej porcji kaszy. Mówił to spokojnie, z pewnym akcentem dumy w głosie, nie przerywając ani na chwilę gry. Szkłowski siedział nieporuszony, z przymkniętymi lekko oczami, a ja zaśmiałem się nie bez przymusu. Było już chyba bardzo późno, bo pociąg. Wynurzając się z lasu, przecinał smugi szarego światła, które unosiły się nad ześnieżonymi porębami. Gdy goryl cisnął nagle karty, zeskoczył z górnej ławki i stanął przed Szklowskim. Dawaj, Szynel! – krzyknął. – Przegrałem go w karty. Pułkownik otworzył zdumione oczy i, nie zmieniwszy pozycji, wzruszył ramionami. – Dawaj! – zagrzmiał po raz wtóry wściekły ryk. Dawaj, a to głaza wykolu! Szklowski podniósł się powoli i oddał swój płaszcz. Dopiero później w obozie pojąłem sens tej dziwacznej sceny. Gra o cudze rzeczy należy do najpopularniejszych rozrywek wśród urków. A główna jej atrakcja polega na tym, że przegrywający ma obowiązek wyegzekwować od postronnego widza. Umówiony z góry przedmiot. Kiedyś w 37 latach pionierstwa obozowego w Rosji grało się o cudze życie, bo nie było cenniejszych przedmiotów. Siedzący gdzieś w drugim końcu baraku więzień polityczny, ani się domyślał, że wytarte karty, spadające z wysoka z ostrym trzaskiem na małą deszczółkę umieszczoną na kolanach grających, przypieczętowują jego losy. Głaza wykolu. Było w ustach urków najstraszliwszą groźbą. Dwa palce prawej ręki rozstawione w kształt litery V, mierzyły prosto w oczy ofiarę broń przeciwko niej była równie straszna. Należało błyskawicznie przystawić do nosa i czoła wyprężone ostrze dłoni. Rozczapierzone palce rozpruwały się o nie jak fale od dziupokrętu. Inna rzecz, że Goryl miał niewielkie szanse urzeczywistnienia swojej groźby. Chwilę potem zauważyłem, że brak mu wskazującego palca prawej ręki. Samo okaleczenie ręki lub nogi siekierą na ściętym pniu uchodziło w latach siódmych, zwłaszcza w brygadach leśnych, za najpewniejszy sposób wydostania się u kresu sił do normalnego ludzkiego szpitala. Niesamowita bezmyślność sowieckiego ustawodawstwa obozowego. Sprawiła, że więzień umierający z wycieńczenia przy pracy był bezimienną jednostką energetyczną, którą wykreśla się pewnego dnia z planu technicznego jednym pociągnięciem ołówka. Ale więzień okaleczony w czasie wyrębu lasu był tylko uszkodzoną maszyną, którą odsyła się czym prędzej do remontu. W wołogdzie zabrano mnie jedynego sprzedziału. Do widzenia! powiedziałem do Szkłowskiego i wyciągnąłem do niej rękę. Do widzenia. Odrzekł, ściskając ją serdecznie. Oby pan wrócił do kraju naszych ojców. Spędziłem jeszcze jedną dobę w więzieniu wołogockim, które swoimi ostrymi narożnymi wieżyczkami i czerwonym murem okalającym duży dziedziniec przypomina zamek średniowieczny. W podziemiach w małej celi, o otworze wielkości głowy zamiast okna, Spałem na gołym klepisku wśród okolicznych chłopów, którzy nie odróżniali dnia od nocy. Nie pamiętali pory roku i nazwy miesiąca. Nie wiedzieli jak długo siedzą, za co siedzą i kiedy wyjdą na wolność. Drzemiąc na swoich futrzanych szubach, nierozdziani, nierozzuci i niemyci, majaczyli w gorączkowym półśnie o rodzinach, domach i zwierzętach. Następnej nocy o świcie dojechałem z innym etapem do stacji Jercewo pod Archangielskiem, gdzie czekał już na nas konwój. Wysypaliśmy się z wagonów na skrzypiący śnieg wśród naszczekiwania wilczurów i nawoływania straży. Na zbielałym od mrozu niebie migotały jeszcze ostatnie gwiazdy. Zdawało się, że zgasną lada chwila i gęsta noc wynurzy się z nieruchomego lasu, aby pochłonąć drżącą powałę nieba i różowy świt utajony w zimnych płomieniach ognisk. Na horyzoncie jednak pojawiły się za pierwszym zakrętem drogi cztery sylwetki bocianów, na omotanych drutem kolczastym szczudłach. W barakach paliły się światła a na trzeszczących od mrozu kołowrotkach ślizgały się z brzękiem łańcuchy studzienne. Nocne łowy Słowo proizwoł jest już dzisiaj prawdopodobnie nieznane więźniom sowieckim. Ostatnie dni jego panowania przypadły bowiem w większości obozów rosyjskich na koniec roku 1940. W bardzo lapidarnym skrócie oznacza ono rządy więźniów w zadrutowanej zonie obozowej od późnego wieczora do świtu. Pionierski okres sowieckich obozów pracy trwał zasadniczo z drobnymi odchyleniami zależnymi od warunków lokalnych od roku 1937 do roku 1940. siem Stanowi w świadomości starych więźniów rosyjskich, którzy mieli szczęście przeżyć lata wielkiej czystki i budownictwa socjalistycznego w jednym kraju, opartego na masowym użyciu pracy przymusowej, datę podobną do narodzenia Chrystusa w świadomości chrześcijanina, lub zburzenia Jerozolimy w umyśle ortodoksyjnego Żyda. To było w 1937. Te słowa wypowiadane szeptem pełnym grozy i niezabliźnionego jeszcze cierpienia słyszałem ciągle po przyjeździe do obozu, jakby chodziło o rok głodu, pomoru, zarazy, pożogi i wojen domowych. W kalendarzu rewolucyjnym istnieje cały szereg takich przełomowych wypadków historycznych, których jednak, jak przystało na styl nowej ery, nie określa się na ogół datami. U ludzi bardzo starych punktem zwrotnym jest rewolucja październikowa. I ona to z większą dozą słuszności mogłaby uchodzić za początek nowej ery, od którego przy użyciu słów przed i po liczy się wszystko, co zaszło kiedykolwiek w dziejach ludzkości. Zależnie przy tym od nastawienia mówiącego przed i po, oznaczają albo nędzę i dostatek, albo dostatek i nędzę. W obu wszakże wypadkach wszystko, co działo się w Rosji przed szturmowaniem Pałacu Zimowego w Petersburgu, to nie jednakowo w półmroku prehistorii. Ludzie młodsi, mówię oczywiście ciągle o obozach, liczą czas inaczej. Dla nich za cara znaczy już bezspornie nędza, niewolnictwo i ucisk. A za lenina, biały chleb, Suchar i Sało. Te kamienie milowe, umocnione w prymitywnej świadomości historycznej, głównie za sprawą opowiadań ojców, przemawiają także czasem do archeologa z kapitalistycznej planety innymi napisami. Po okresie wstępnej szczęśliwości przychodzi okres głodu i kolektywizacji, który nie oszczędził ani jednej rodziny na Ukrainie. W ślad za latami swobody i zapału idą lata terroru i strachu, wstrząsane periodycznymi kataklizmami powszechnych czystek i poprzetykane nazwiskami Kirowa, Jagody, Jeżowa, Zinowiewa, Kamieniewa, Trockiego i Tuchaczewskiego. Pomarszczona od niewidzialnych wstrząsów skorupa ziemska układa się wówczas w wyraźne pasma górskie z których spływają w doliny potoki krwi i łez. Po każdej takiej krwawej irygacji na jałowych zboczach górskich wyrasta nowa władza, a przerwy pomiędzy cyklicznymi łańcuchami wypełnia ze słabnącym lub rosnącym natężeniem okrążenie kapitalistyczne. Stalin unosi się nad epoką poleninowską jako okrutny arcykapłan, który ukradł z ołtarza bogów święty płomień rewolucji. Pierwsi moi towarzysze obozowi inżynier rolnik Polenko i teletechnik z Kijowa Karboński pierwszy został skazany za sabotaż kolektywizacji, a drugi za kontakt listowny z krewnymi w Polsce należeli właśnie do niedobitków Starej Gwardii z 1937 roku. Z ich opowiadań wynikało, że obóz kargopolski, który w chwili mojego przybycia składał się z kilkunastu uczastków, rozrzuconych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów i liczących w sumie około 30 tysięcy więźniów, założyło cztery lata temu, Sześciuset więźniów wysadzonych którejś nocy w pobliżu stacji Jercewo, w dziewiczym lesie archangielskim. Warunki były ciężkie. Mróz dochodzący w zimie do 40 stopni Celsjusza poniżej zera, co w tej okolicy nie jest zjawiskiem niecodziennym wyżywienie nieprzekraczające 300 gramów czarnego chleba i jednego talerza gorącej zupy na dobę i mieszkanie w szałasach z gałęzi jodłowych skleconych po parę wokół płonącego bez przerwy ogniska. Jedynie uzbrojeni konwojenci mieszkali w małych domkach ruchomych na płozach. Więźniowie zaczęli swoją pracę od tego, że oczyścili małą porębę i wznieśli po środku polany niewielki barak szpitalny. Właśnie wówczas okazało się, że samo okaleczenie przy pracy daje przywilej spędzenia paru tygodni pod prawdziwym dachem, z którego nie cieknie odtajały śnieg, w pobliżu rozżarzonego do czerwoności piecyka żelaznego. Ale ilość nieszczęśliwych wypadków przy pracy była tak duża, że poranionych trzeba było niemal codziennie odstawiać na saniach do szpitala w miejscowości, Niandoma, odległej o kilkadziesiąt kilometrów od Jercewa. Jednocześnie rosła w zastraszający sposób śmiertelność. Najpierw zaczęli umierać komuniści polscy i niemieccy, którzy zbiegli z krajów rodzinnych, szukając schronienia przed więzieniem w Rosji. Patrzeć na śmierć Polaków, było, zdaniem moich dwóch towarzyszy, Rzeczą znacznie straszniejszą, niż obserwować gorączkowe, przedśmiertne majaczenia Niemców. Komuniści polscy, przeważnie Żydzi, umierali nagle, jak ptaki spadające w czasie mrozu z gałęzi, albo raczej jak głębinowe ryby oceaniczne, które pękają od wewnętrznego ciśnienia, gdy jest pod ucisku wielu atmosfer wody wydobyć na powierzchnię. Jedno krótkie kaszelnięcie. Ledwie dosłyszane zakrztuszenie się i koniec. Maleńki biały obłoczek pary zawisał na chwilę w powietrzu, głowa opadała ciężko na piersi, ręce zaciskały kurczowo dwie kule śniegu i nic więcej. Ani jednego słowa, ani jednej prośby. Po nich przyszła kolej na Ukraińców i nacmenów. Mieszkańców środkowej Azji, to jest Kazachów, Uzbeków, Turkmenów i Kirgizów. Najlepiej trzymali się rdzenni Rosjanie, Bałtowie i Finowie, którzy piłują jak wiadomo świetnie las. Podwyższono im więc dzienne racje o 100 gramów chleba i dodatkową chochle zupy. W czasie pierwszych paru miesięcy, gdy wysoki stopień śmiertelności i prymitywne warunki obozowania nie pozwalały konwojentom prowadzić dokładnego wykazu więźniów, w szałasach przetrzymywano nieraz po parę dni zlodowaciałe trupy, pobierając na nie w brygadach chleb i talony na zupę. Baraki rosły na polanie, którą otoczono już drutem kolczastym, a codzienne brygady lesorubów wzmacniane świeżymi posiłkami z więzień, wgryzały się coraz głębiej w puszczę jodłową, znacząc swój ślad umarłymi i drewnianym torem dla samochodów i sani. Zbudowany jest on w ten sposób, że na niewysokim nasypie zbite mocno deski jodłowe tworzą coś w rodzaju trotuaru dla przechodniów, a dwie półokrągłe belki przymocowane są na wierzchu, i ciągną się równolegle do siebie w odległości odpowiadającej wewnętrznemu rozstępowi osi w samochodzie lub w saniach. Koła bądź płozy poruszają się wolno na torze po zewnętrznej stronie drewnianych szyn i chronione są przez nie w ten sposób od ześlizgnięcia się na boki. Co kilkadziesiąt metrów tor przecięty jest w dwóch miejscach na długość normalnego pojazdu i osadzony na śrubie zwrotnicowej. W roku 1940 Jercewo było już dużym centrum Kargo Polskiego ośrodka przemysłu drzewnego z własną bazą żywnościową, z własnym tartakiem, z dwiema bocznicami kolejowymi i z własnym miasteczkiem za zoną dla administracji i straży obozowej. Wszystko to zbudowane zostało rękami więźniów. Tych dawnych, pionierskich czasów sięga również tradycja zwołu, Gdy nie było jeszcze zamykanych na noc shop. W których więźniowie składają po pracy ostre narzędzia, piły siekiery i topory, a kontrola strażników nie sięgała po zmroku poza koniec bagnetu lub świetliste ostrze reflektoru. Część narzędzi wędrowała wieczorem do baraków. Pierwsze zastępy urków przybyły do obozu w roku 1938 wykorzystały ten stan rzeczy aby proklamować w zonie od zmierzchu do świtu małą republikę więźniów z własnymi sądami kapturowymi. Żaden strażnik nie ośmielił się pojawić między barakami w nocy nawet wówczas, gdy do jego uszu dochodziły straszliwe jęki i krzyki mordowanych więźniów politycznych. Nigdy przecież nie wiadomo było, za jakiego baraku wychyli się i rozczaska mu łeb ciężki obuch toporzyska. Ponieważ dochodzenia dzienne dawały prawie zawsze bardzo nikłe rezultaty, polityczni zorganizowali własne oddziały samoobrony, i ta wojna domowa między wykolejonym proletariatem a inteligencją rewolucyjną przetrwała podobno ze słabnącym stopniowo natężeniem do początków roku 1939. Był to czas, kiedy nowoczesne urządzenia techniczne i wzmocnione załogi obozów pozwoliły nareszcie NKWD uchwycić inicjatywę w swoje ręce. W roku 1940 szczątkowe formy Republiki więźniów istniały już tylko po to, żeby ułatwić urkom nocne łowy na nowo przybyłe kobiety. Półtora roku temu bowiem założony został w obozie pierwszy barak kobiecy. Trzeba tu oddać sprawiedliwość NKWD. Które przyglądało się na ogół temu chrzestnemu tarłu przez palce, że dozwalało tylko na polowanie w zonie. Drzwi do baraku kobiecego znajdowały się na odległość celnego strzału z wartowni. Nowo przybyłe kobiety były na ogół uprzedzane przez stare łagiernice o grożącym niebezpieczeństwie. Ale zdarzały się wypadki, że nie dawały tym ostrzeżeniom wiary. Skargi zanoszone na zajutrz po wypadku na wartownię były przyjmowane drwinami, a zresztą, któraż rozsądna kobieta miała ochotę narazić się na bezlitosną, ślepą mściwość urków w obozie. Dowiadywała się od razu na wstępie, jakie są reguły walki o życie w obozie i ulegała im instynktownie, nie wychodząc z baraku po zmroku lub szukając sobie możnego opiekuna wśród prześladowców. Na początku roku 1941 nocne łowy zostały również ukrócone przez NKWD. Życie stało się dla jednych znośniejsze, a dla innych urzasno skuczno je. Po przyjeździe do obozu przespałem dzień w opustoszałym baraku, a pod wieczór, gdy zacząłem ną trząść dreszcze i poczułem gorączkę, powlokłem się za radą starego popa Dimki do Łazarieta. Dimka, który jako beznogi staruch był dyżurnym w baraku, doradził mi przyjaźnie, żebym nie ustępował lekarzowi, dopóki mnie nie skieruje do szpitala. Po więzieniu mówił: Należy się najsamszut odpoczynek, zanim się człowiek weźmie do uczciwej pracy. Przysłowie uczciwej zaśmialiśmy się obaj. Pop uderzył się drewnianym jarzmem w protezę. Założył je sobie na kark i podniósł z ziemi żelaznymi hakami dwa wiadra. W jego bezczynnym życiu wybiła najważniejsza chwila w ciągu dnia. Wyszorował był już podłogę, dorzucił drew do pieca i ruszał teraz po wrzątek do picia i po pochwoje, ciemnozielony odwarz igieł sosnowych, który pomagał podobno na awitaminozę bardzo nieliczni w obozie chorzy na szkorbut otrzymywali od lekarza kartki na cyngotnoje pitanie. Tym mianem określało się sporą łyżkę siekanej surówki, przeważnie cebuli, markwi, brukwi i buraków. Prawie zawsze starania o cyngotnoje były walką o dodatkową łyżkę jedzenia, a nie o lekarstwo. W zonie było już szarawo, ale zacisznie i prawie pogodnie. Pierwsze dymy unosiły się nad barakami, zamiatając szerokimi pióropuszami okapy dachów. Oblodzone szyby tliły się brudnym światłem, jak anemiczne słońce jesienne zachodzące za chmurą z nieprzezroczystej błony. A na horyzoncie, jak okiem sięgnąć, ciągnęła się czarna ściana lasu. Ścieżki w obozie zrobione były z dwóch położonych obok siebie desek. Czyścili je codziennie, szczególnie po nocach obfitujących w śnieżyce popi, odwalając drewnianymi łopatami śnieg na boki i piętrząc zaspy, które sięgały niekiedy do pasa. Cały obóz wyglądał jak ogromna odkrywka gliny, unerwiona siecią wąskich kanalików dla wagonetek. Uchylone wrota na wartowni czekały już na powrót pierwszych brygad z pracy. Na wysokim pomoście koło kuchni stał ogonek poszywanych ze szmat cieni w uszankach i ogromnych łapciach, z których sterczały nogi obwiązane sznurkami, i niecierpliwym pobrzękiwaniem kociołków przypominał o sobie kucharzowi. Lazaret mieścił się w małym domku niedaleko baraku kobiecego. Za przepierzeniem z dykty dyżurowali lekarz i lek pom a w kącie obok drzwi siedział za stolikiem obdarty i zarośnięty starzec w drucianych okularach i łagodnym spojrzeniem maleńkich oczu witał każdego wchodzącego, aby go po chwili z nieukrywaną radością wciągnąć na listę pacjentów. Zdawał się tu zadomowiony, bo nie tylko pięknym kaligraficznym pismem Odnotowywał nazwiska czekających i dorzucał ciągle rozłupane okrąglaki do pieca, ale wypytywał z zabawną powagą o symptomy choroby. Wykrzykiwał, wsadziwszy kudłaty łeb za drzwi przepierzenia. – Tatiana Pawłowna, karzyca seriozny i słuczej! I wracając za swój stół, z zadowoleniem pobełtywał drewnianą łyżką w resztkach zupy, które grzały się w małej blaszance na krawędzi piecyka. Miły głos kobiecy odpowiadał niezmiennie – matwij, Kiriłowicz, budźcie lubiezny i podożdać, a starzec rozkładał ręce gestem zaaferowanego dygnitarza. Te resztki niezwykłej, przesadnej wręcz grzeczności spotyka się w obozach tylko u ludzi starszych. Wśród czekających przeważali na cmeni. Trzymając się już w poczekalni za brzuchy, wybuchali od progu przepierzenia żałosnym skomleniem, w którym jęku w bólu nie można było odróżnić od łamanej cudacznie ruszczyzny. Nie było na ich choroby lekarstwa. Uważano ich więc na ogół za nieuleczalnych symulantów. Umierali z tęsknoty za krajem rodzinnym. Z głodu, mrozu i monotonnej bieli śniegu. Ich przymrużone skośnie oczy, nienawykłe do krajobrazu północy, łzawiły nieustannie i zarastały na rzęsach żółtym pasemkiem ropy. W rzadkie dni wolne od pracy uzbecy, turkmeni i kirgizi zbierali się we wspólnym kącie baraku, przeodziani od świętni w kolorowe hałaty z jedwabiu i wzorzyste jarmułki. Nie można było nigdy odgadnąć, o czym rozmawiają z tak niezwykłym ożywieniem, gestykulując, przekrzykując się nawzajem i kiwając smętnie głowami. Ale to pewne, że nie o obozie. Bardzo często późnym wieczorem, gdy starsi odchodzili już do swoich baraków, młodsi zostawali jeszcze parami na wspólnych pryczach i godzinami gładzili się w milczeniu po szyjach, twarzach i plecach obciągniętych jedwabnym płótnem. Wyglądało to na wzbierający stopniowo spazm, bo ruchy stawały się coraz wolniejsze i nabierały drętwości, a zamglone oczy tężały w słup. Nie wiem, jak się kończyły te nocne pieszczoty, i nigdy nie widziałem nacmenów uprawiających męską miłość. Ale w czasie mojego półtorarocznego pobytu w obozie przez Jercewo przeszła tylko jedna turkmenka. W nacmeńskim kącie przywitało ją z honorami grono starców i młodzieży i odstawiło przed zapadnięciem nocy do baraku kobiecego. Nazajutrz poszła na etap. Tatiana Pawłowna okazała się istotnie uprzejmą, siwiejącą już kobietą. I upewniwszy się, że mam bardzo wysoką temperaturę, dała mi bez trudu skierowanie do szpitala. Nie załatwia to jednak wszystkiego, powiedziała mi na odchodnym. Trzeba czasem bardzo długo czekać na wolne łóżko. Gdy wracałem wieczorem do baraku po rzeczy, w zonie było już ciemno. Na wąskich ścieżkach posuwali się po omacku kurzy ślepcy, dotykając ostrożnie oblodzonych desek gumowymi łapciami. A czarnej zasłony powietrza trzepoczącymi palcami rąk. Coraz wpadał któryś w zaspę śnieżną i wykopywał się z niej rozpaczliwymi ruchami tułowia, wzywając cicho pomocy. Zdrowi więźniowie wymijali ich obojętnie i szli szybko przed siebie, wzrok utkwiwszy w rozjarzonych oknach baraków. W szpitalu przeleżałem tylko jedną noc na korytarzu. A potem już dwa tygodnie w czystym łóżku na sali. I wspominam ten okres jako jeden z najpiękniejszych w moim życiu. Skóra, nienawykła od roku do białej pościeli, zdawała się oddychać z ulgą wszystkimi porami. Głęboki sen pogrążył mnie w gorączkowych majaczeniach i wspomnieniach, jak w stogu pachnącego siana. Spałem tak całą dobę. Obok mnie leżał rosły mężczyzna, chory na pyłagrę. Nie umiem powiedzieć, na czym ta choroba polegała, ale wiem, że jej objawy połączone są z wypadaniem włosów i zębów, z atakami przewlekłej melancholii, a podobno także z rupturą. Codziennie rano po przebudzeniu mój sąsiad odrzucał kołdrę i przez parę minut ważył na dłoni swe jądra. Leczono go wyłącznie kostkami margaryny wielkości małego pudełka zapałek które otrzymywał na śniadanie wraz z porcją białego chleba Pyła grycy nie wracali już nigdy do zdrowia Po wypisaniu ze szpitala przechodzili do baraku dla niepracujących gdzie otrzymywali zmniejszoną porcję jedzenia i mogli całymi dniami leżeć bez ruchu na pryczach Barak ten nosił nazwę słabosiłki, ale z większą dozą słuszności mówiło się o nim w obozie jako o kostnicy lub trupiarni. W czasie pobytu w szpitalu zaprzyjaźniłem się również serdecznie z siostrą, niezwykle oddaną i uczynną Rosjanką z wiatki, która odsiadywała dziesięć lat jako córka kontrrewolucjonisty. Jej ojciec przebywał, o ile jeszcze żył, od roku 1937 w zakrytych łagieriach. Nie wiadomo gdzie i w jakich warunkach. Nie miał bowiem prawa pisywania i otrzymywania listów. Siostra Tamara ofiarowała mi na pożegnanie trzy książki. Obok zapisków z martwego domu Dostojewskiego. Jedyne jakie próbowałem potem czytać w obozie w dni wolne od pracy, woprosy leninizma Stalina, soczynienia Gribojedowa i folklor Republiki Komi. Po powrocie do baraku dostałem jeszcze trzy dni zwolnienia. Miałem więc dość czasu, aby się zastanowić nad przyszłością. Teoretycznie istniały trzy możliwości. Albo przydzielą mnie do brygady Lesorubów. Albo odeślą mnie etapem na inny łak punkt, albo wreszcie zakrzątnę się sam koło własnych spraw. Z nich dwie pierwsze były najgorsze. Praca w lesie od świtu do zmierzchu po pas w śniegu nie była wprawdzie dla zdrowego mężczyzny ponad siły, ale przerażała mnie marszruta. Po sześć kilometrów w każdą stronę przez zaśnieżone wykroty i wilcze zapadnie. W więzieniu spuchły mi tak nogi, że ledwie mogłem ustać w ogonku do kuchni. Z opowiadań więźniów wywnioskowałem również, że Jercewo jest najlepszym łak punktem w obozie Kargopolskim. A do innych, zwłaszcza do karnej Aleksiejewki II, wysyła się głównie Polaków na powolne konanie. Idąc więc za radą Dimki, który był mi dotąd najwierniejszym przyjacielem i ojcem, sprzedałem urce z brygady tragarzy wysokie buty oficerskie za godziwą cenę 900 gramów chleba i jeszcze tegoż wieczoru otrzymałem odpowiedź, że naczalstwo zgadza się na mój przydział do 42 Brygady i poleca mi zgłosić się w magazynie po odbiór buszłatu Uszanki, watowanych spodni, rękawic i walonek pierwszego gatunku, nowych albo lekko znoszonych, czyli pełnego kompletu odzieży, jaki przysługuje tylko udarnym zespołom więźniów. Wtajemniczony przez dimkę, wiedziałem już, że praca tragarza na bazie żywnościowej ma swoje złe i dobre strony. Pracuje się wprawdzie niejednokrotnie po dwadzieścia godzin na dobę, zależnie od ilości wagonów na bocznicy kolejowej. I norma 12-godzinnego dnia pracy wynosi dwadzieścia pięć ton mąki w workach lub osiemnaście ton owsa bez worków na człowieka, przy odległości dwudziestu pięciu metrów od wagonu do składu, ale baza znajduje się tuż za zoną i można czasem ukraść coś do jedzenia. Popracujesz, mówił mi Dimka, ale i pojesz. Pogrzejesz się trochę przy ognisku i nie zdechniesz z głodu.